Trwa u nas oszałamiająco skuteczna walka między rządem totalnym a opozycją totalną o osiągnięcie kompromisu w sprawie ostatniego kryzysu. A przeszkodą są ręce. Prezes parlamentu, rządu i premiera wygłosił nawet stosowne przemówienie. Tymi oto ręcami podajemy na zgodę tę rękę wypływającą z naszego serca, rękę uzbrojoną w dłoń, której palce mówią. Napotykamy na pięść zwiniętą w kułak z prowokacyjną buńczucznością wysuniętym palcem i nie jest to palec nieśrodkowy. Wysunięta ręka natrafiająca na próżnię jest ręką w głębi swego serca, ręką rozczarowaną. No jeśli opozycja nie wyciągnie swej ręki z otwartą dłonią gotową do uścisku, to obudzi się z tą ręką w nocniku stojącym pod pryczą więzienną. Tak, na większy kompromis nas nie stać. No i w podobnym klimacie wyraża się opozycja. Kompromis nastąpi wtedy, kiedy strona prezesowo-rządowa postąpi tak, jak my chcemy. Wtedy wyciągniemy tę naszą rękę, która powie, to jest nasza ręka. Kompromis, jak widzimy, jest blisko, żeby można na wyciągnięcie ręki. Jest jeszcze tylko parę takich szczególików do dogrania, żeby kompromis był pełny, bo trzeba ustalić, czy obie strony mają iść do zgody razem, wspólnie czy wraz. A jeśli razem, to czy ramię w ramię, czy ramię przy ramieniu, właśnie. Jeżeli wspólnie, to czy głowa przy głowie, czy łeb w łeb. A jeśli wraz, to czy oblewamy kompromis wódką, czy winem. No, jeśli tego się nie ustali, to niestety wszyscy będziemy się wlec noga za nogą i taki to będzie kompromis. Dziękuję.